Witam Was serdecznie. Dzisiaj po raz kolejny zapraszam Was do mojej kuchni. Będziemy robili ketchup z cukinii. Jest to bardzo dobra i powszechna potrawa, która w sposób znakomity zastępuje różne dodatki w okresie zimowym. Ten ketchup z cukinii lubią zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Oczywiście możemy sobie na pewnym etapie prac zrobić taki ketchup, kiedy on jest bardziej ostry dla osób dorosłych i bardziej łagodny dla dzieci. Dzisiaj będziemy dodawali też taką nietypową przyprawę do tego ketchupu, mianowicie będziemy dodawali kilka ziaren goździka. A co nam jest potrzebne do zrobienia ketchupu z cukinii? No oczywiście cukinia. Ja mam tutaj 1,5 kg cukinii, 0,5 kg cebuli, mam tutaj koncentrat pomidorowy, który będziemy dodawali, no i przyprawy, sól, ocet, papryka słodka, papryka ostra, pieprz, goździki oczywiście i cukier. Oczywiście ja Wam te wszystkie składniki, które są potrzebne, te przyprawy i proporcje, oczywiście podam Wam w opisie filmu. Jeżeli chodzi o cukinię, słuchajcie, to też jeżeli mamy taką cukinię, która ma delikatną skórkę, tak jak ja mam, to takiej cukinii nie musimy obierać. Natomiast jeżeli mamy większe cukinie, czy różnie, słuchajcie, czy kabaczek, to one mają troszeczkę grubszą skórę i wtedy polecałabym Wam obrać taką cukinię. Ja oczywiście tutaj mam, słuchajcie, taką... dwie, które mają naprawdę bardzo delikatne te skórki, więc ja ich obierać nie będę. I w tej chwili, słuchajcie, będę obierała tylko tą jedną. I tutaj weźmiemy sobie obieraczką. Widzicie, jak delikatną ja mam tą skórkę, więc ona dosyć szybko i łatwo schodzi, bo nie jest to ta skóra gruba. Praktycznie, słuchajcie, tą też mogłabym nie obierać, ale ponieważ ona jest taka bardziej ciemna, no to może tutaj obiorę. Już mamy obraną jedną cukinię i teraz, słuchajcie, kroimy na pół, jeszcze na pół. I jak mamy tutaj te ziarna, słuchajcie, w tej cukinii, to warto jest je po prostu pozbyć się tych ziaren i będziemy tutaj sobie w tej chwili, ja tak wezmę trochę, chociaż ona jest dosyć młoda, może nożem wezmę, zaraz zobaczymy. Zdecydowałam się, słuchajcie, jednak nie usuwać tych pestek, dlatego że jakbyś tak pokazał tutaj, ta cukinia jest na tyle młoda, że ja nie mam potrzeby usuwania tych pestek, bo one praktycznie są na tyle młodziutkie, że ja uważam, że nie ma potrzeby. W tej chwili przystąpimy do tarkowania tej cukinii i tak całą cukinię sobie starkujemy. W tej chwili. Bardzo łatwo się ją tarkuje, bez najmniejszego wysiłku, dlatego że to jest młoda cukinia i naprawdę to jest sama przyjemność. Mamy już starkowaną cukinię. W tej chwili będziemy kroić cebulę. Ja akurat kroję cebulę, ja jej nie tarkuję, aczkolwiek, słuchajcie, odważni tarkują. Ja bardzo płaczę przy krojeniu cebuli, przy tarkowaniu cebuli, dlatego ja akurat kroję tą cebulę, ale oczywiście można sobie ją starkować, a ja sobie w tej chwili kroję w kosteczkę cebulę, taką drobną kosteczkę, bez problemu. I wtedy mi się nie zdarza płakać, także... sobie tutaj kroimy cebulę. O. I za chwileczkę, jak ja skroję cebulę, będziemy robili dalej
pokażę Wam, co robimy dalej, a jest to naprawdę bardzo prosta i pyszna potrawa. Przypomniało mi się, że mam takie urządzenie do krojenia cebuli i mówię, ojej, przypomniało mi się, dawno nie korzystałam z niego i zobaczcie, i wtedy naprawdę nie muszę, to jest taka metoda i to jest tak, jak mocno dam, to jest tak, jakby była ta cebula tarkowana nawet i oczywiście tak sobie fragmentami wezmę tą cebulę szybciutko tą metodą skroimy. Ja ją tak trochę kroję, zanim do tego urządzenia dam, bo jest to łatwiej. O, zobaczcie, całą cebulę. Tak zrobię cały proces przy Was, żebyście zobaczyli, jak to fajnie wygląda. Ja już trochę to mam, ale to jest naprawdę fajne urządzenie. Oj, zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Taki śmieszny trochę sposób, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ułatwia pracę. Nie wydaje mi się, tylko ja to wiem, że to ułatwia pracę. O, i zobaczcie, szybciutko, w jakim tempie mamy. I to chyba jest lepszy moment niż tarkowanie. Tarkowanie przynajmniej, jak ja tarkuję cebulę, no ja bardzo płaczę. O, a tak to mamy szybciutko, cebulę już starkowaną. I ja tutaj oczywiście nie wiem, gdzie mam moją za chwileczkę wytrę, posprzątam i będziemy robili dalej. Mamy starkowaną cukinię, mamy pokrojoną cebulę i nawet udało mi się nie popłakać. W tej chwili będę chciała to wszystko połączyć w większym garnku. Oczywiście, słuchajcie, tą cebulę mogłabym dać tu, ale ponieważ ja lubię mieć swobodę mieszania i wolę wtedy, za chwileczkę Wam pokażemy, jak to wygląda tutaj w środku, natomiast o, w tej chwili chcę to przełożyć do garnka, dlatego że będziemy solić i chcę, żeby ta cukinia, sól, żeby puściła wodę. I wtedy powiem Wam, co robimy dalej. Tu jeszcze dokładnie tą cebulę. Słuchajcie, weźmiemy, przełożymy. No ja to tak, o, mamy tutaj. I teraz do tej cebuli i do cukinii dodajemy dwie łyżki soli. Dwie łyżki soli. I dobrze mieszamy. Dobrze to wszystko mieszamy. Piękny zielony kolor, pięknie to wygląda. Cebula już jak jest zmieszana z cukinią, to już tak mocno nie szczypie. Także w tej chwili będziemy taką cukinię odstawiali. Można odstawić na całą noc, można odstawić na kilka godzin, ale uważam, że takie minimum, na które musimy odstawić, to jest 2 godziny. Ja dzisiaj mniej więcej tak zrobię, że 2 godziny ta cukinia postoi, a ja będę oczywiście, zrobię sobie w tym czasie, zrobię sobie kawę i jak widzieliście, do tej pory nie napracowałam się, a dalej też będzie tylko lepiej. No a pod koniec, kiedy już zrobimy, a zimą będzie po prostu smacznie. Na razie to zostawimy i niech sobie puszcza wodę. W domu mam taki garnek, na którym gotuję na parze. To ma takie sitko, choć jakbyś tu pokazał, tak, słuchajcie, ma po prostu tutaj, o, i tu już, słyszycie, jak już woda skapuje? I tutaj sobie w tej chwili przełożyłam, o, to wszystko do tego właśnie naczynia.
Oczywiście nie muszę myć tego garnka, w którym w tej chwili to mieszałam, dlatego że za chwilę, wtedy kiedy to wyciśniemy, będziemy ponownie wkładali do tego samego garnka, żeby to wszystko gotować. Także to nie jest taki moment, że mamy za dużo naczyń już pobrudzonych i że to nie wiadomo ile sprzątania. Nie ma sprzątania, ale w tej chwili tutaj sobie, o jakby się jeszcze pokazał, jak już fajnie, jeszcze mało czasu minęło, a już ta woda spływa. I teraz zostawię, tak jak wspominałam, na 2 godziny. I niech sobie to w tej chwili obcieka. Ja w tej chwili, minęło już 2 godziny i ja w tej chwili jeszcze wyciskam, pomimo że tu sobie ta woda odciekała, ale ja jednak jeszcze tak troszeczkę odcisnę, nie za dużo, wiecie, na tyle, na ile mam siły, to ja sobie to odciskam. I za chwileczkę będziemy robić dalej. Ja Wam pokażę, co robimy dalej. No i ja tak lekko odciskam między innymi dlatego, że ja później nie chcę jeszcze dodatkowo, żeby to za długo było odparowywanie tej wilgoci. O! I teraz tą resztkę jeszcze tutaj weźmiemy i o. Dobra. W tej chwili to postawimy na ogień. Ja sobie tylko tu ręce wytrę już troszeczkę. Albo nawet zdejmę sobie rękawice. Do tego w tej chwili, jak będziemy to podgrzewali, to do tej cukinii dodajemy dwie szklanki cukru. Ja już tak jak Wam mówiłam, ja wszystkie te proporcje pod w opisie do filmu Wam podam. I w tej chwili to mieszamy. Dobrze trzeba wymieszać i już będziemy to podgrzewać. I to tak będziemy w tej chwili sobie doprowadzimy do wrzenia około pół godziny. A co będziemy robić dalej, to za chwilę Wam powiem. Cukinia gotowała się 30 minut. Jakbyś mógł pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Ona tutaj oczywiście już taką gęstość ma w tej chwili, może jeszcze nieodpowiednią, ale w tej chwili będziemy już dosmaczać, bo ja Wam przypomnę, że mamy tutaj tylko cukier i sól. W tej chwili dodamy do tego, dodamy ocet, tu jest szklanka octu. Dodajemy szklankę octu i dodajemy, ja dodaję 3, słuchajcie, koncentraty pomidorowe, 200-gramowe. Teraz dodajemy łyżeczkę jeszcze papryki ostrej. Łyżeczka papryki ostrej, łyżeczka papryki słodkiej, łyżeczka papryki słodkiej, łyżeczka pieprzu, tutaj jeżeli chodzi o tą ostrość, to oczywiście musicie sobie do własnego smaku. Jeżeli chcecie robić dla dzieci, chcecie robić bardziej łagodny taki ten ketchup, no to właśnie wtedy, teraz powinniście sobie podzielić tą masę na pół i jedną na przykład zrobić na bardziej ostro, a drugą na bardziej słodko. To jest kwestia tego, co kto lubi jeść. I ja tutaj dodam jeszcze 3-4 ziarenka dodam goździków. Takie niedużo, 4 ziarenka. Teraz będziemy to mieszać, bo na razie to wszystko jeszcze nie wygląda, ale już jak widzicie, ten sos pomidorowy zaczyna nam już nadawać kolor.
keczupu. No i teraz będziemy dalej gotować. I jeszcze tak około 10 minut będziemy gotować. Widzicie, to już się robi dosyć gęste, a już, bo już odparowała woda. Natomiast jeszcze jak to zblendujemy, to będzie to jeszcze gęstsze. Gotowałam jeszcze 10 minut, już po dodaniu przypraw. Jeżeli chodzi o te przyprawy, słuchajcie, to musicie sobie już pod własny smak podpasować. Ja akurat dałam łyżeczkę papryki słodkiej, można dać dwie. Ja chciałam uzyskać taką bardziej ostry ten ketchup. I to jest kwestia próbowania właśnie na tym etapie, kiedy dosmaczamy. Próbujmy i róbmy tak, jak my lubimy, czy mniej ostro, czy bardziej ostro. Tak jak wspominałam, to jest kwestia domowników, jak kto lubi. Po 10 minutach, jakbyś pokazał tutaj, tak to wygląda, ten nasz ketchup. Jak widzicie, przez to, że on był tarty, na tarce była ta cukinia tarta, pięknie odsączyliśmy tą wodę. Pokażę Wam tutaj, jakbyś pokazał, jak dużo tej wody było, więc to wszystko przez to, że żeśmy się pozbyli, to taką fajną konsystencję mamy tego ketchupu, jakbyśmy to nie nazywali, słuchajcie. No ale oczywiście można by było zostawić to w takiej konsystencji, no ale to wtedy nie byłby ketchup, dlatego że ketchup jednak ma bardziej, to jest taki sos bardziej gładki, aczkolwiek uważam, że taki, można powiedzieć, warzywny sos też byłby bardzo fajny po wystygnięciu i dlaczego nie. Ja w tej chwili będę blendować jeszcze ten nasz ketchup. I tutaj bardzo uważajcie, dlatego że jeżeli on jest bardzo gorący, to żebyśmy się nie opryskali, nie poparzyli. Ja, jak widzicie, pracuję w fartuchu, dlatego żeby nie zniszczyć sobie odzieży. Natomiast również ci, co nie mają takiej wprawy, mogą oczywiście taki koncentrat przestudzić i dopiero wtedy blendować. Tak sobie odłożymy tutaj ten blender, może zróbmy tak, że to sobie odłożę, niech to tu stoi. Posłuchajcie, zobaczcie, jakbyś tak jeszcze pokazał i mamy już fajny taki koncentrat, czy nie koncentrat, a ketchup. Spróbuję jeszcze raz, czy na pewno nie trzeba czegoś doprawić. Dla mnie jest perfekt, ale tak jak wspominałam, dosmaczamy według własnego gustu. Ja w tej chwili będę napełniać słoiczki. Ja sobie tutaj kładę, bardzo wygodne są takie nakładeczki na słoiki i to fajnie, fajnie nam, o, będziemy sobie nakładać. To tak dosyć szybciutko nam pójdzie. Dobra. Jak widzicie, ja jeszcze sobie wygładzam troszeczkę, dlatego że jak przez ten lejek to wymaga troszeczkę takiego wygładzenia. Nie za dużo, ale robię to między innymi dlatego, że będę jeszcze troszeczkę lała na każdy, do każdego słoiczka trochę oliwy z oliwek i wtedy naprawdę mam pewność, że się nic nie stanie. Oczywiście ja jeszcze pasteryzuję. Będę pasteryzować te słoiczki. Za chwileczkę je zakręcę.
Przetrę jeszcze brzegi na wszelki wypadek. O, i mamy, zobaczcie, ile nam tu słoiczków wyszło z tego wszystkiego. O, mamy i ja tutaj sobie wezmę czystą ściereczkę i będę jeszcze na wszelki wypadek przetrę i zakręcamy. Jak zwykle ja to robię w rękawiczkach, dlatego że jest mi bardzo wygodnie. O. I będziemy pasteryzować. Oczywiście pasteryzujemy, tak jak zwykle, ja użyję tą swoją gęsiarkę do pasteryzacji, bo ona jest bardzo wygodna do tego typu czynności. Naprawdę, aha, miałam policzyć, ile nam wyszło. 6, 9, 10 takich słoiczków małych. Ja te słoiczki zostawiam sobie, jak kupuję dżemy. Zobaczcie, jak warto mieć takie słoiczki, jeżeli mamy jakiś ulubiony dżem, bo to wtedy, zwróćcie uwagę, mamy fajnie mamy takie słoiczki, ładnie. Od razu wiemy, że ten kształt to jest ten nasz ketchup z cukinii. O, ja jeszcze tą zamknę. I tak jak wspominałam, będę maksymalnie chyba 10 minut, a nawet nie wiem, czy to, po prostu aż się zamknie. Nawet jeżeli, słuchajcie, gotujecie i bezpośrednio wlewacie ten ketchup do słoiczków, możecie dać do góry nogami, przykryć jakąś kołderką i możecie nawet nie pasteryzować, zwłaszcza jeżeli będziecie dosyć szybko zjadali. Ponieważ ja nie zjadam tego tak szybko, to jednak będę pasteryzować. Mam nadzieję, słuchajcie, że Wam się podobał ten film. No i bardzo mi miło było Was po raz kolejny gościć w mojej kuchni i mam nadzieję, że będziemy się coraz częściej spotykać. Ja oczywiście będę Wam wdzięczna za komentarze, za lajki, za łapki w górę. Tym, którzy trafili do mnie przez przypadek na kanał, serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału. Będziemy się tutaj w miarę, ja bym chciała, żebyście się dobrze bawili. Trzymajcie się ciepło, cześć!